Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Ładujemy spadem. Najpierw impregnacja. Ok. A, żeby nie było. Pasta. Pajkar. Nie wiem. Włoska firma. Tak czy tak, jak mówiłem we wcześniejszym filmie. Zobaczymy, co tutaj nam pokaże. Na tym panelu, jak widać, dojechany jest, głębokie rysy. Ciężko jest pokazać to na srebrnym lakierze, niestety. I klasycznie, zobacz, wbijanko, mocno. Konkretnie, dopóki nie przeniosę z rękawicy na pada, nie ma mowy, żebym zaczął nim pracować. Ja muszę czuć, że ta pasta wniknęła w niego w miarę głęboko. O, widzisz? Teraz mogę zarzucić, przedtem były 3 grochy, teraz zrobię 4. Ok, i zobaczymy, co uda mi się wyciągnąć z tego panela w Japończyku. Zacznę najpierw tę połowę, a później przejdę dalej. O, momencik, bo mi się tu kabelek, kurczę, zakręcił. Chodź na plecy. Pyk. Dobra, no i lecimy. I klasycznie rozprowadzenie. No 150 to jest, kurczę, olbrzym, no szkoda. Tu mamy taki rancik, trzeba będzie na niego uważać. O, już skacze. Mocniejszy docisk, jak ci podskakuje, to znaczy, że za lekko. Całkiem mocno teraz dociskam, żeby sobie ją rozprowadzić. Niestety będę to robił jak lakiernik. Widzisz, na lampę już wyjechałem. No pad jest duży, no niestety, wybacz. No dobra. 900 i jedziemy. Tak, ta pasta lubi, jak jest jej dużo. Całkiem niezły docisk, taki umiarkowany bym powiedział. No, panel się zaczyna nagrzewać. Dobrze. Już zaczyna pylić brańca, niesamowite. Zawinąłem taśmę, pięknie. Tragedia, no na, niestety na małe panele ona się nie nadaje, ten pas, nie da się upić. I zwiększa w obrocie. Lżejszy docisk.
Nie wiem jak tu kurczę ten narożnik dojść, no masakra. Puściłem docisk. Teraz tak naprawdę delikatnie. Bardzo delikatnie. Przestała pylić. Ten narożnik najgorszy, kurde. Dobra, i zwalniam. Znowu dźwięk stóweczek. I całkiem niezły dość. No, patrz typowo, kurczę, pod lakiernika. Oni takie lubią. Teraz 1500 obrotów i szybkie przejazdy. Minimalnym dociskiem. Panel cieplutki. Tu już widzę, zresztą pokażę ci, o co chodzi. Pod pastą rysy znikły. Tak to można testować, zobacz. Są rysy, nie ma rys. Idealnie wyszło, nie? I teraz bez wymywania mógłbym powiedzieć, że kurde, no idealna pasta, zobacz. Perfekcyjnie. Wycina idealnie, one step jak laleczka. Ale tu widzę, że takie totalne grubasy zostały, one zrobiły się takie obłe. Dobra. Teraz tak, panel jeszcze ciepły, standardowo, słuchaj, schłodzę go sprężonym powietrzem. Ok, zbiorę teraz pastę. No, tu ją wypracowałem praktycznie maksymalnie. No, nie mam co zbierać, także poszło ładnie. Pasta wypracowana do zera. Nic tu nie zbieram tak naprawdę. Tyle co z taśmy zgarnąłem, zobacz. Poza tym nic kompletnie. No i tutaj, gdzie odpuściłem, nie jechałem dalej, żeby podzielić sobie panel na pół. No to tu jest ją ciężko wymyć. Tak na sucho wymyć, zebrać, no ale to za chwilę wskoczy z IPą, z IPą. Skadba, tanio, dużo Tesco. No dobrze. Ok, teraz tak, zobaczmy bez wymywania. Idealnie, zobacz, są rysy, nie ma rys, wow. Dobra, wezmę latareczkę, najpierw tak zwany długopis. Ok.
Tu widać bałagan, nie? Mamy bałagan, nie mamy bałaganu. No niby jest fajnie. Ale teraz idę po... Przepraszam. Po płyn inspekcyjny. Momencik, daj mi chwilę. Niebieska mikrofibra, żeby mi się nie pomyliło. Niebieska będzie do płynu. Zawsze sobie tak, słuchaj, robię, że mikrofibry najlepiej podzielić sobie kolorami. Szare mam zawsze do docierania powłok. Z reguły znaczy się. Czerwona, to już zależy jak złapię. Czerwona na przykład do wymycia pasty, ewentualnie do zebrania. A na przykład niebieska właśnie do płynu inspekcyjnego. No dobra, biorę niebieską, K2 pyk, spray i lecimy. I wymywamy francę. Kolejna rzecz, wymywanie tej pasty naprawdę nie jest problemowe. Raczej jak się pastę dobrze wyrobi, to tak naprawdę za wiele nie mamy co wymywać. Okej, dobra, sprawdźmy. Teraz jestem ciekawy. Najpierw sobie sprawdzę sam. Słuchaj, pod latareczką. No kurde. Ładnie. No, przyzwoicie. Muszę przyznać, że tak, tutaj na Japończyku fajnie. Lubi większe lakiery ta pasta i ten pad. Zostały takie grubasy, ale to naprawdę grubasy. Tak, takie grubasy, ale one się fajnie zaobliły, także tutaj jest całkiem nieźle. A tutaj będę chciał pojechać zaraz na futrze. No ładnie. I słuchaj, bez bałaganu. Bez bałaganu. Jeszcze wezmę ja to. Tak, grubasy zostały. Takie totalne grubasy. Ale to je wytniemy może futerkiem. Zobaczymy. Sprawdzimy jak futerko. No tu u góry ładnie. Tu pięknie. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Na chwilę obecną bardzo fajnie. Zaraz z nią wskoczę w sumie to i tak na maskę. Dobra, biorę aparat i pokażę Ci jak to wygląda na jasnym lakierze. Oczywiście, chwilunie. Teraz tak, tu mamy zjato. Poczekaj, bo mi się tu monitor odwrócił. Zobacz. Ładnie, co? Kurczę, a nie w tę stronę. Spójrz, jeszcze muszę ściemnić, przepraszam. Za jasno. O, teraz lepiej. Za ciemno. Daj mi chwilę, niech on się dostosuje. O, tak. I jedziemy. Widać bałaganik, nie? I tu już bez bałaganu. Naprawdę fajnie. No, tutaj na Japończyku miękkie lakiery lubi. Także jest możliwe, żeby zrobić tym one stepa. Oczywiście wykończenie nie jest perfekcyjne na igiełkę, no nie da się ukryć. Tutaj, poczekaj, myślałem, że tu jest jakiś bałaganik, nie. Tutaj gdzieś były, o, tutaj są, nie wiem czy widzisz to, o, takie głębokie rysy, widzisz? Bardzo głębokie, ale je, można powiedzieć, że je tak jakby, jak to nazwać, kurczę, brzegi tych rys, może tak, o, właśnie, delikatnie je, przyciął nie. Brakuje mi kurczę słowa, wybacz. Spłycił, o może tak, zrobiły się takie płyciutkie, że nie są ostre. O, może w ten sposób właśnie. I jeszcze raz, tu stryk, bałaganik. Zresztą teraz jeszcze Ci pokażę. Zobacz, pamiętasz te rysy? Tu, nie? O. I tu się, o i tu już się kończy ta rysa. Całkiem nieźle, naprawdę. Tutaj oczywiście są grubasy. Dobra, wezmę teraz jeszcze ten długopis. Może pod długopisem będzie lepiej. Bo ja mam go do jasnych lakierów, bo on świeci całkowicie na żółto. Troszeczkę rozjaśnię. Widać tutaj, tak. Głębokie rysy zostały. Te mniejsze fajnie... Nie, nie, jest dobrze. Zobacz, widzisz? Poczekaj, może bliżej. O, w ten sposób. O, i zaczyna się bałagan. I kończy się bałagan. I tu jest całkiem znośnie. Tutaj znowu są te głębokie rysy. Rozjaśnię. Nie wiem, czy... O, tutaj taki delikatny bałagan jest. O, tu. Tu jest ich dużo. Takich głębokich. Tak naprawdę z tą gąbką... Okej, odstawię. Dobra.
Dobra. Tak naprawdę z tą gąbką grubych rys nie zbierzesz. Nie ma opcji. Taki właśnie typowo do one stepa drobne rysy. Tak jak widać, fajnie. I tu mi się udało, że całkiem przyzwoicie to wyszło. Wykończenie oczywiście nie jest idealne, ale słuchaj, teraz biorę futerko, moje ulubione, kochane futereczko. Gdzie? A, tu jest, nie, tu nie ma. Momencik, daj mi chwilę. Wiesz co, ja wyłączę aparat, bo tutaj widzę 14 minut, on i tak za chwilę się wyłączy. Jestem, słuchaj, mamy kolejne 20 minut marudzenia z mojej strony bez... Poczekaj, tak zrobię. Bez wyłączania się aparatu. To jest moje ulubione futerko. Od Flexipadsa, tak, Pro Wool, rewelacja. Wykończenie z kochem 8 czy 9 na tym futrze jest perfekcyjne. Grubo wycina, fajnie wykończy, później wystarczy tylko finish. Naprawdę rewelacja. Dobra, gąbkę na razie odkładam. Będę chciał jeszcze skoczyć z nią na maskę, bo będzie dzisiaj tam kodziana powłoka grafenowa. Ok. Futerko. A z futerkiem prosta sprawa, tylko sobie go przedmucham, bo jest wyprany. Momencik, daj mi chwilę. Gdzie jest? Jest. Robię strzał. O, sprężone powietrze, kurczę, no. Warto mieć. Zobacz, jaki się zrobił tuściutki. Od razu, po sprężonym powietrzu. No dobrze, słuchaj. Pyk. Ona lubi, jak jej trochę jest więcej, ta pasta. Raz, dwa, trzy, cztery. Z reguły kocha daje 3 grochy. Tutaj pozwoliłem sobie na 4. Lepiej, jak jest jej więcej, zauważyłem, bo inaczej strasznie pyli. I teraz tak. Teraz przejdę, słuchaj. Tak jak widziałeś tutaj odcięcie, jak zrobiłem tak zwane odcięcie, powiedzmy, ten one step, gdzie grube rysy zostały, ale one zostały tak uoblone, można powiedzieć, że takie nie ma ostrych krawędzi na tych, no całkiem fajnie, one stepik, powiedzmy, bardzo przyzwoity. Tutaj będę chciał wskoczyć właśnie z tym futerkiem i zobaczymy, na ile zostawię mi holców i jak wytnie ta pasta. To co, to lecimy. O, sobie muszę się postawić. O, na futerko i na robotę. Uwielbiam to futerko. To jest coś niebywalego. No to futerko to jest po prostu mistrz. Rewelacja. Rozprowadzę sobie najpierw konkretnie. No ładnie się układa. Dobra, i lecimy. To futro prowadzi się idealnie. Perfekcyjnie wręcz. Tu mam załamanie, więc muszę uważać, żeby dolna krawędź futra łapała go tylko troszeczkę, żeby nie wjechać środkiem tam, gdzie najmocniej tnie. W innym przypadku mogę się zdziwić. Delikatny docisk, bez przesady i przejeżdżam znowu to zagięcie. I tak samo, żeby to zagięcie tylko delikatnie futro łapało. I tu odpuszczam górę, bo są dwa zagięcia, widzisz? Prostuję go, żeby nie łapać krawędzi za mocno. I znowu krawędź przejeżdża. Pyli pasta, naprawdę pyli.
Tu do kocha to jest daleko. I to bardzo daleko. Ale prowadzi się ją całkiem fajnie. Tamten pad, powiem ci, że szału na mnie nie zrobił. Ogólnie pady zawzięto komórkowe są dziwne. Nie lubię. No dobra. I lecimy. Teraz śmiemy. Coś mi kurde na uży ustawię. Całkiem taki umiarkowany docisk. Widzę, że lakiernicy tu już byli nie raz, nie dwa na tym panelu. Ogólnie auto było całe malowane, więc lakier niespodzianka. Uwielbiam tego pana, no po prostu coś pięknego. No dobra, po tym zrobię ostatni przejazd, taki finiszowy. Zobacz, wypracowana na maksa, konkretnie, bez dwóch zdań, idealnie, super, wypracowuje się całkiem nieźle i w miarę szybko, i tutaj na przykład panel, tak jak już kiedyś mówiłem, przy futrze tak się nie grzeje jak przy gąbce. Inne odprowadzenie ciepła, zdecydowanie lepsze, dlatego można sobie pozwolić na konkretne obroty, na konkretny docisk. Tu ja mam chłodny już panel. Jeszcze tylko tutaj trochę ciepło. Rewelacja. Futro pod tym względem jest bomba. No i właśnie te zamknięto komórkowe grzeją jak głupie lakier, kurczę. Niestety. Dobra, teraz tak, ja sobie go jeszcze schłodzę delikatnie. I zobaczymy. Co z tego wyszło? Dobra. Czerwona mikrofibra, tak jak pamiętasz, do zdjęcia pasty. Nie mam co wymywać tak naprawdę, raczej zbierać. Wypracowuje się perfekcyjnie pasta. No,
Powiem ci tak. Przy pierwszym podejściu do tej pasty, tak naprawdę, tutaj chyba największym błędem był ten pad, który jest beznadziejny moim zdaniem. Jest ciężki. Pasta sama w sobie, jak już widzę teraz, jest naprawdę całkiem spoko. Naprawdę fajnie. Zobaczymy jeszcze, jak wymyję. Dobra. Niebieska mikrofibra. Zobaczymy, jak wymyję. Delikatnie. A. Żeby nie narobić bałaganu. No, srebrny lakier jest o tyle wdzięczny, że ciężko tutaj zobaczyć rysy i dlatego odpowiednia lampka, najlepiej barwy żółtej, to już w ogóle do białych i do jasnych lakierów, dlatego używam ja to i tego długopisa, który świeci na żółto. Dzięki niemu widzę właśnie niedociągnięcia na takich jasnych lakierach. Kiedyś chyba sobie zakupię taką typowo LEDa. LEDa zwykłego, klasycznego, który świeci na żółto. To będzie najlepsza opcja z tego wszystkiego. Momencik. No dobra, muszę zobaczyć teraz, słuchaj, czy pastę dobrze wymyłem. Daj mi chwilę. Słuchaj, muszę ci powiedzieć tak. Pasta jest zajebista. Naprawdę. Zajebista pasta. Z tym połączeniem, z tym futrem. Znaczy, do tego futra to wszystko pasuje. Robi mega robotę. Kurde, idealnie. Tutaj tak naprawdę ja nic nie muszę robić. Zaraz ci pokażę różnicę pomiędzy... Komar, skurczybyk, ty mnie tak gryzłeś. Pomiędzy jazdą właśnie na futerku, a tym beznadziejnym padem. Dobra, latareczka moja. Moja latareczka, tu ją odłożyłem. Klik, świecę, zobacz, spójrz. Jeszcze raz. O, zero bałagano. Zero. Zobacz, igła. I to jest one stepik właśnie. Zobacz, były rysy i ich nie ma. W ogóle, momencik, tak jak widzisz, zobacz. Zero. Jednoetapowa. Więc jeżeli ktoś, nie wiem, na internecie w ogóle słyszałem, że one step jest dla ludzi, którzy zaczynają. Ciekawe stwierdzenie, że korekta trzyetapowa to jest coś. No dobra, no okej. Tutaj po tym tak naprawdę robię finish i mam takie lustereczko, że bajeczka. Zobacz. Pięknie, co? Pasta ogólnie lubi miękkie lakiery i naprawdę jest bardzo fajna. Ładnie wycina. Zobacz, ładnie wycina i tak samo tu. Perfekcyjnie. I teraz przejeżdżamy tam, gdzie jechałem gąbką. I tu się już zaczyna, widzisz? Taki bałaganik delikatny. O. Widać, nie? Taki delikatny bałagan. O, rysy. Ja zaraz tutaj... Dobra. Jeszcze wezmę długopis, żeby nie było. Gdzie jest? Jest. Momencik. Raz, dwa, trzy. Ok. Tu będę mógł przybliżyć. O, troszeczkę tak. Zobacz. Rewelacja. Pasta naprawdę bardzo fajna. Słabym ogniwem w tej paście to był właśnie ten pad. Zamknięto-komórkowy, który testowałem, który dostałem do zestawu. To jest najsłabsze ogniwo właśnie tego zestawu. Pasta sama w sobie, tu nawet jakiś bałaganik. Pasta sama w sobie jest super. Teraz tak, ja sobie przeczyszczę. Jest tutaj 13 minut, słuchaj. Wyłączę aparat, bo będę chciał poprawić jeszcze to miejsce, co zostały te głębokie rysy. Zresztą zaraz ci je... Zresztą. Wyłączę aparat, przeczyszczę sobie pada, pokażę ci te rysy i będę chciał usunąć je futerkiem. No łapostrość. Halo. Pięknie. Słuchaj, dobra, pokażę ci te rysy, bo tu ja je widzę pod... Momencik. Mam nadzieję, że ty je też je zobaczysz. Tu je widzę pod... O, widzisz? No właśnie, o tych rysach mówię. No, o tych rysach tu też są. Poczekaj. O, widzisz? To są już naprawdę grubasy. Tutaj będę musiał sobie zmierzyć miernikiem, bo auto było lakierowane nie wiem ile razy, więc nie będę ryzykował, żeby później się nie wtopić. Zobaczymy, ile tutaj mamy mikronów.
Ok, bardzo ładnie. Zaświeć. Patrzymy. 160. A tu? 150. 140. 110. Tu uważamy. Znaczy tutaj nie wiadomo, no ale myślę, że tu jeszcze można poszaleć. 110 nie jest źle. Zależy jak lakiernik ma lakierował. 110. Klasyka 110, a tu 130. 150. Ho, jakie rozbicie. 140. Nie jest źle. Rewelacja. Można grzebać prawdopodobnie. Dobra. Ok, słuchaj. Można grzebać. Futro przeczyszczone, zobacz, przedmuchane. I ponownie zobacz, jest puszyste. Sprężone powietrze naprawdę do futra, to jest moim zdaniem, no kurczę, no szczotką wyczyścisz, ale to co futro zrobi, no to futro. I ponownie, ta sama pasta, 4 kluchy, 1, 2, 3, 4. Już pastę zamknę, bo później będzie dopiero używana na maskę. Pstryk, pstryk, pstryk i pstryk. I ponownie akcja. Kurczę, dobra, lecimy. Teraz tak, muszę sobie zobaczyć, dokąd mam lecieć, tak mniej więcej. Dokąd tak fajnie wyciąłem. No, tu jest igła. Do tego zardzewiałego tutaj mogę się pokusić. Tak, mogę się tutaj, tu na tym załamaniu. Ok, dobra. No to mamy spory kawałek do obrobienia. Tutaj to nawet się nie będę zbliżał do tego narożnika. Auto i tak jest gruzem, więc to co mu robię, to jest aż nad wyrost. Naprawdę. To auto się w życiu nie spodziewało, że będzie miało coś takiego działane przy lakierze, więc... Ok. I znowu. Na dwójeczkę spokojnie rozprowadzić. Ja. Jeszcze... O. Muszę rozgrzać. Jak zaczyna skakać, to znaczy, że jeszcze jest zimne, potrzebuje troszeczkę miłości. Rozprowadzić. Ok. I zmiana ustawienia maszyny i od razu inaczej leci. Gitarka. Kurczę, tu mam niedogodnie, bo aparat stoi, tak bokiem to robię. Uwierz mi, nie jest łatwo. No ale nic, lecimy. Tutaj muszę tak pojechać, bo jest załamanie i nie mogę jechać na samym rancie, więc praktycznie raz przy razie wracam. Tym bardziej, że tu są grube rysy. Będę chciał je zdjąć. I góra. I zobacz, co robią obroty. Od razu się inaczej prowadzi. I lecę po całości. Tutaj sobie pozwolę trochę szybciej, by były te grube rysy. I wolny przejazd. Troszeczkę nagrzeję ten panel. I tu szybciej. Ok. Fajnie się wypracowuje ta pasta, naprawdę. Bardzo fajnie.
zwalniamy. Tempo. Odpuszczam trochę dziotki. Niech się panel troszeczkę wchodzi. Odda troszeczkę paski. Jeszcze kawał czasu. Ja wiem, że to tak, no nic miłego tak cały czas patrzeć, hałasuje, no ale chcę ci pokazać tą pastę z jak najlepszej strony, żeby nie było, że wskoczyłem, nie wymyłem, pokazałem, bardzo fajna pasta. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ci pokazać rzetelnie, że ta pasta nadaje się naprawdę do futra i robi naprawdę fajne wykończenie. Przy okazji całkiem nieźle wycinę. No dobra, finiszujemy. I przestałem hałasować. O, fajnie. Teraz patrzę. No ładnie, całkiem nieźle zdjęło. Całkiem nieźle. Te głębokie rysy jeszcze tutaj są. Tutaj, poczekaj, muszę się ustawić. Ładnie, ładnie, ładnie. Troszeczkę je zaokrągliło. Może tego słowa mi wtedy brakowało. No i panel wcale nie jest aż bardzo gorący. Ponownie pohałasuję. No już mogę zerwać, bo tu już więcej nic się nie będzie działo, bo już jestem przekonany, że będzie elegancko po pierwszym przejeździe. Znaczy, może nie zabrzmi to skromnie, ale ufam swojej ręce. A za chwilę się okaże rzeczywiście, czy tak jest. I teraz tak, wymywając, jak widzę gdzieś takie, widzisz, tak jak tutaj na lampę wyjechałem, czy tutaj taki syf. Pierwsze co robię, to usuwam właśnie z takich miejsc, żeby później nie zaciągać tej pasty na lakier. Pyk. Dobra, odwracam mikrofibrę i zbieram praktycznie nic. Pasta wypracowuje się perfekcyjnie. Naprawdę, jestem miło zaskoczony tą pastą. Kolego Rzemo, jak możesz, wrzuć swoje 5 groszy, jak u Ciebie sytuacja z tą pastą. Naprawdę wypracowuje się idealnie do końca. Tak naprawdę, o tu gdzieś zgarnąłem, to zostało tylko tyle. Coś niesamowitego. Ok, teraz ponownie odwracam mikrofibrę. I przemywam cały panel. I zobaczymy, jak to wyszło. Czy rzeczywiście ufam swojej rąsi? Zerwałem już taśmy. Ok. No. Naprawdę nie ma co wymywać. Wypracowuje się genialnie ta pasta. Rewelacja. I odwracam. Nie, za sucho. Jak czujesz delikatny opór? Lepiej, żeby było więcej płynu niż za mało. Ma być płynnie. Dlatego czysta IPA, no niestety, nie daje tej płynności. Płyny inspekcyjne zdecydowanie lepiej się uprowadzą. Tutaj taśmę też zerwę. Zobaczymy porównanie, 50, a uwierz mi, że już widzę, że jest całkiem nieźle. No dobra, dziadzia, zaufałeś swoje rąsi, zerwałeś taśmy, bierz aparacik, a najpierw jeszcze przedmuchaj, żeby nie było, że pierwszy sprawdzasz. Biorę aparat, pokazuję Ci, co jest 5, czy narobiłem bałaganu, czy nie narobiłem. Dobra, latarka najpierw, ja to, pyk. Zobacz,
A jeszcze muszę zjechać. Super. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę. Bardzo fajna pasta. Z futrem w ogóle, a zresztą już mówiłem wcześniej, to futro lubi w sumie wszystkie pasty. Kwestia tylko prowadzenia, wyczucia pasty. Wypracowuje się ta pasta idealnie. O, tu został taki, widać, widzisz, o, widzisz? To są te bardzo głębokie rysy, niewiele ich zostało. Tutaj jeszcze, o, ładnie je, całkiem fajnie je zebrało, widzisz? Zdecydowanie się zmniejszyły. Zero holsików. Bajka. O. Dlatego jak robisz auto dla kogoś, jak ufasz swojej rąsi, to robisz, nie sprawdzasz później na końcu, tylko finish i, albo i nie, nieraz. No to zależy, różnie, no różnie to jest. Zależy co, przepraszam, znajomy chce. Nie, klient, znajomy. Lecimy teraz latareczką długopisem tak zwanym, który używam do jasnych lakierów. Zobacz. I tu będzie bałagan, gdzie nie dojechałem. Nie, tu jest troszeczkę, ale tu wszędzie bardzo jeszcze rozjaśnię. O, na piąteczkę. O, właśnie. Rewelacja. Super. Głębokie, bardzo głębokie zostały, ale bez bałaganu. Tak naprawdę ja tu nawet nie będę jechał finiszem. Z tego względu, że tutaj położę jakąś powłokę, nie wiem. Zobaczymy, a może i pojadę finiszem. Zobaczę, jeszcze nie wiem. Teraz chciałbym Ci pokazać te rysy, co wtedy widzieliśmy pod... o właśnie, tutaj to gdzieś było. O, jeszcze są. Widzisz? Wyciąć ich całkowicie nie wycięło, ale zdecydowanie spłyciło. Zobaczymy wyżej. Tu też. Dobra, ok. No to co? Widzimy się za chwilę. O, słuchaj, kilka słów o tej paście. Cóż mogę powiedzieć? Pasta fantastyczna, bardzo fajna, naprawdę. Nie jest to mistrz cięcia, nie. Ale tak jak jest tam napisane, one stepowa. I przy tym futerku na przykład, przy flexipadsie Pruwolu, rewelacja. Naprawdę, tak jak widzisz, wykończenie na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście ten połysk można poprawić finiszem, ale jeżeli robimy one stepa, to robimy one stepa. Pasta wycina bardzo fajnie średnie rysy. Rewelacja. Te grubasy ładnie zaokrągli, które będą mało widoczne, trochę je przytnie. Myślę, że przy jeszcze jednym podejściu pewnie by zjęło więcej, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o one stepa. A, właśnie. Jeszcze Ci nie pokazałem 50 z butnikiem, ale to za chwilę. Jeżeli chodzi o pada, nie lubi się z tą pastą. Nie lubi się. Pad jest ciężki, toporny. Jakoś nie usiadł mi, nie mogę go wyczuć tak naprawdę. Wezmę za chwilę, z nim wskoczę na maskę jeszcze, tam jest duży hektar, ale wiem, że wskoczę raczej z futrem. Pobawię się chwilę tym padem i go wyrzucę zwyczajnie. Albo nie, inaczej, przepraszam, nie wyrzucę. Może nie, bo on by leżał do szyb, bym go miał, bo ja z reguły takie pady, które mnie wkurzają, traktuję do tlenku ceru. Wpisuj komentarz pad. Pierwsza osoba zgarnia właśnie tego pada, ja go wymyję i leci do Ciebie. I będziesz sobie go sprawdzał, czy rzeczywiście jest niefajny, jak dla mnie oczywiście. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Pasta bardzo fajna. Bardzo fajnie się wypracowuje. Tak naprawdę wypracowujesz ją do zera, tam nie masz co zbierać. Później tylko płyn inspekcyjny i jest cimesik. Jak jej nie wypracujesz do końca, będziesz miał problem z jej usunięciem. Tę pastę wypracowujemy do końca. Tak naprawdę widzisz, że już praktycznie nic nie prowadzisz, odpuszczasz, tak jak widziałeś ja osobiście. Odpuszczam i szybkie przejazdy i to jest dla mnie taki finish, gdzie wypracowujesz ją na maksa. Bardzo fajna pasta, ale śmierdzi, ale zostaje u mnie. Dzięki CarLab, że mam ją od Was gratisowo przy zakupie zestawu kosmetyków. A Ciebie, kolego Rzemo, poproszę o komentarz, jeżeli możesz, lub napisz do mnie, zadzwoń, jak u Ciebie sprawdziła się ta pasta z różnymi kombinacjami, bo jak dla mnie naprawdę bardzo fajna pasta, która jest tak, typowo one stepowa. Tu nie można powiedzieć, że ona się nadaje do cięcia czy do finiszu. Nie, one stepik, odpowiedni pad, odpowiednie futerko i można naprawdę ładnie troszeczkę bałaganu zdjąć. Także z mojej strony myślę, że to wszystko, a ja Ciebie zapraszam do dalszej części filmu, gdzie pokażę Ci 50 z drzwiami, bo te głębokie rysy przechodziły jeszcze na drzwi. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!